Szanowne zgromadzenie, proszę powstanie. Problem? Droga siostro Marto, dzisiaj zostanie zadecyduje Ci tekst z listu do Galacjan 2.20. Słowo Boże mówi, że kiedy nawracamy się, przyjmujemy chrzest, zostajemy adoptowani przez Pana Boga, stajemy się Jego synami i córkami. I wierzę w to, że nie o własnych siłach, ale z boską pomocą, z boską mądrością będziesz szczęśliwą, przede wszystkim zbawioną osobą, lepszą żoną, lepszą mamą, wspaniałą siostrą i częścią świętej rodziny. Apostoł Paweł w liście do Galacjan napisał: z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyje więc nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a moje obecne życie w ciele jest życiem wierzę w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. I chcę, aby te słowa Ci towarzyszyły na Twojej nowej drodze życia, aby Pan Cię prowadził i chronił każdego dnia. I kiedy tak będziesz myślał o słabościach, o swoich upadkach, żebyś zawsze miał tą myśl, że Królestwo Boże to przede wszystkim sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Tego z całego serca życzymy Ci w imieniu swoim, całego naszego zboru. Niech Pan Cię błogosławi i prowadzi na każdy dzień, kochane siostro. A tutaj w prezencjach zboru mogę uważać Ci do człowieka bardzo szczęśliwego z tego powodu, że tydzień temu przyjmowaliśmy do zboru każdą wielkiej osoby. Dzisiaj kolejna osoba przybywa. No, no jakieś układy, coś lepszego. Tak długo starszy z kolei. I z tej okazji życzę Tobie się stać. Może ja się nie znam. Wiele proszeń z Bożych, niech Bóg umocnia Twoje kroki na tej drodze i doprowadzi Cię do tego celu, do którego dąży każdy chrześcijanin, abyśmy tam wspólnie się mogli spotkać. No, tyle moich słów. Tyle moich słów, ale są to szczere i życzę wszystkiego najlepszego. Ode mnie też. Także drodzy, jutro będzie kolejny dzień, kolejna rzeczywistość i przede wszystkim z całego serca pragnę dziękować i prosić Pana Boga, aby Cię prowadził i aby Twoje postępy były widoczne dla Marcina, dla Agnieszki, dla Adama, aby również oni mogli fizycznie zobaczyć, że Pan Bóg w Tobie z całego serca działa. I jeszcze krótko siostra Barbara chce wiersz przeczytać. Chcę wiersz przeczytać, ale chcę siostrze wyłączyć. Jest mi bardzo bliska, mojej synu ze mną tyle czasu. Dobrze, życzę Ci wszystko. To najlepsze, siostro. Jesteś twoi najszczęśliwsza się. To już jest. Pierwsza miłość, to jest najpiękniejsza. Tu masz takie proszę, przepraszam. Tu masz troszkę, co przygotowałam. To jest. Teraz na zewnątrz. Pozwolę sobie wiersz piękny z tej okazji. Nawet brat mówił o tym kursie. Ojcze nasz jest tu, poruszę okulary, bo ja mam prawie 80 lat już na daną drogę. Więc bez okularów tak już. Przeczytam Ci siostro, będziesz to pamiętał zawsze. I wszyscy. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Twoje dłonie stworzyły słońce. Zieleń, co kobiercą okryła ziemię, nasze serca w piersi tętniące i wiosny, i jesieni. Kwiaty co roku jednakowo kwitną, śnieg zasypuje dalekie pola, a Twoje dłonie z majestatu chwały spieszą ludzie w drogę. Chcesz nam wskazać, chcesz nas ocalić od szalejącej burzy. Panie, weź nas za mną, prowadź, gdzie zorza w oddali. Że niebo możliwości,
tam trzeba zdać na piątkę egzamin z miłości. A tu siostro, ponieważ może to i długo, ale ja się postaram bardzo szybko, ja napisałam to i nawet człowiek niewierzący powiedział, że jest coś takiego. No to jest tak. Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu: Panie, ile razy mam odpuścić bratu swemu, jeżeli przeciwko mnie jest grzesz? Czy aż do 7 razy? Żydzi mieli takie przyzwyczajenie, że 3 razy odpuszczali. A on chciał być lepszy, Piotr mówił: a do 7 razy mogę odpuścić? A co mu powiedział siostra? Na pewno nie mówił mu Jezus: powiadam ci, nie do 7 razy, lecz do 77 razy. Ewangelia Mateusza, rozdział 18, wers 21. Pewnego ranka Tomek wstał roztargniony. Postanowił uciec z domu. Zmówiło mu się już bardzo być posłusznym, grzecznym chłopcem. Świat taki ciekawy, tyle atrakcji czeka na niego. Wyjechał więc autostopem, byle daleko od domu, od rodziców i brata. Wziął więc z domu ze schowka sporo pieniędzy. Po bliskim mieście zaczął więc wlaszcze życie. A to karty, alkohol, różne używki, jak to dzisiaj wiadomo, młodzi. Pomagało mu to między innymi zapomnieć, co będzie, jak on powróci. Na razie nie to było głowy. Dał się mu również ciemne interesy. Źle się podziało w życiu Tomka. Brak opamiętania sprawił, że trafił w końcu do więzienia. Wyrok nie był wielki, ale uderzenie w serce ogromne. Po krótkim pobycie przyszło pamiętanie. Kiedy wyszedł z odosobnienia, postanowił wracać do swojej wioski. Napisał wcześniej list do domu, zapytał w nim ojca o przekazanie mu wiadomości, czy może się spodziewać wpuszczenia go na łono rodziny. Ton listu był bardzo pokorny, ponieważ blisko ich domu przebiegały tory pociągu, wybrali z ojcem bardzo oryginalny sposób przekazania mu aprobaty. Tomek podał więc również dokładną datę przejazdu jego pociągu, również godzinę przejazdu, blisko siedliska. Określony to jest teraz dwóch problemów. W określonym dniu bardzo wzruszony wsiadł do pociągu i czekał, aż pociąg będzie wszystkim starczył. W odpowiednim momencie wstał do pasażera sprzeciwka i poprosił o pomoc. Zachęcił sąsiada, że będą przyjeżdżać do takiego podróżnego, szarego domu, a będzie tam leżało białe, olbrzymie prześcieradło, to nie tylko wtedy potrąci go ramiona szyny. Więc przyjeżdżają koło tego domka, a on sam to wiadomo zamknął mocno oczy, zwrócił głowę, trzymał sobie głowę rękoma, bo to cały rozpędził. Czekał w bijącym sercu. Po dłuższej chwili dostał od sąsiada kucańca w ramię i usłyszał najpiękniejsze słowa, jakie mu deszczem w jego życiu. Chłopaku, na tym długim domu na dachu leży dużo kawałów białego płótna. Na rosnącym cych drzewa wokół domu też białe różne ręczniki, a jeszcze jakieś biega wkoło domu i bardzo pomijał prześcieradło. Tak właśnie bywa z miłością Boga Ojca, najwspanialszą i równie wspaniałą cechą chrześcijaństwa, czyli umiejętnością wybaczania. Przyswójmy sobie to wszystko. Dałby Bóg, aby wszyscy, którzy słuchali tego lub przeczytali je, bo ja je to odbijam, przyswoili sobie na zawsze tę wspaniałą cechę. Masz tam często to też, jeszcze raz sam, masz tam nie mów. Nie masz tam swoich dałem spraw, tak? No to dobrze, dziękuję bardzo. Chciejmy modlitwą zakończyć nasze zgromadzenie. Łaskawy Boże i Panie, jesteś w niebie. Jeszcze raz dziękujemy Ci za Twoją miłość, która pociągnęła do Ciebie Martę. Panie, prosimy o Twoje błogosławieństwo, o Ducha Świętego na każdy dzień. O chrzest Ducha Świętego dla niej na każdy dzień, aby drugi Panie prowadził. Proszę też, drogi Panie, o to szczególne błogosławieństwo dla Marcina, dla Agnieszki, dla Adama, aby oni na co dzień mogli, drogi Panie, widzieć zmianę, odmianę i widzieć Ciebie, drogi Panie, w życiu Marki. Proszę to z całego serca, Panie, błogosław ją, błogosław jej rodzinę, błogosław nas. Tobie niechaj będzie cześć i chwała i uwielbienie. Amen. Amen. Wszystkich serdecznie zapraszam teraz na Agatę.